Członkowie Akademii Małego Strażaka z Brynicy mieli okazję zwiedzić Sejm i Senat. Do parlamentu pojechali na zaproszenie senatora Krzysztofa Słonia. To była nagroda za profesjonalną ewakuację szkoły i pomoc kolegom podczas pożaru. Podczas zaaranżowanej przez opiekunów akcji ewakuacyjnej młodzi druhowie ze spokojem wyprowadzili z zakopconego budynku ponad 210 osób w niecałe półtorej minuty. Do tego wynieśli na noszach poszkodowanego i ugasili płonący dach. I chociaż akcja ewakuacji uczniów z płonącego budynku szkoły i jej gaszenie okazały się na szczęście tylko ćwiczeniami, to młodzi druhowie udowodnili swój profesjonalizm, opanowanie i świetne przygotowanie do tego typu zdarzeń. I nie ma się co dziwić, bo w swoje treningi wkładają wiele pracy i serca. W tym roku zaczęliśmy drugi etap pomocy medycznej. Nie będziemy się uczyli tylko reanimacji czy ucisków, ile wykonać, ale też anatomii człowieka, co w takich sytuacjach zrobić i co człowiek ma w środku. Na naszych treningach uczymy się reanimacji. Podczas treningów uczymy się, jak zaatomować krew, żeby nie leciała. Podczas naszych treningów uczymy się, jak rozwijać linie gaśnicze, jak gasić pożary. Nasze treningi nie są łatwe, musimy włożyć w nie bardzo dużo wysiłku i pracy. Tor przeszkód równie nie jest łatwy i mamy na nim bardzo dużo przeszkód, które musimy pokonać. Zatem pełną poświęcenia, pracę, opanowanie i profesjonalizm postanowił nagrodzić młodych strażaków z Brynicy senator Krzysztof Słoń, który zaprosił ich do zwiedzania Sejmu i Senatu. Poza tym mali druhowie wraz ze swoimi rodzicami zobaczyli Stadion Narodowy i Izbę Strażacką w Niepokalanowie. Chciałem w ten sposób nagrodzić tych wspaniałych bohaterów. To są nasze brylanty. Byłem bardzo dumny, kiedy w swoich cudownych strojach przemierzali korytarze Parlamentu Polskiego i mogłem pochwalić się, że to są dzieciaki z niewielkiej szkoły w Brynicy, w gminie Piekoszów, w powiecie kieleckim, że to są nasze dzieciaki wspaniałe, które od ponad 2 lat realizują wyjątkowy w skali kraju program Akademii Młodego Strażaka. Wyjątkowy, bo wychowawczy, wyjątkowy, bo przygotowujący do tego, żeby potrafili w sposób profesjonalny, spokojny zachowywać się nawet w sytuacjach kryzysowych. Mali druhowie byli zachwyceni taką nagrodą. W Senacie byliśmy i w Sejmie. Widzieliśmy rozprawę senacką. Bardzo nam się tam podobało i myślę, że każdy, kto tam był, był z tego wyjazdu bardzo zadowolony. Pan senator zaprosił nas na obiad i w sejmowej restauracji widzieliśmy wiele znanych osób, które widzieliśmy tylko w telewizji. Byliśmy na Stadionie Narodowym, oglądaliśmy różne szatnie piłkarzy Lewandowskiego i różnych graczy popularnych. Byliśmy w OSP Niepokalanów, które prowadzą księża. Na wyjazdy wyjeżdżają tylko bracia. Widzieliśmy wszystko, co tam było, wszystkie rzeczy potrzebne do tego, aby ugasić pożar. Widzieliśmy prądownice, węże, stroje, w których wcześniej księża wyjeżdżali. Bardzo nam się tam też podobało. Ten jeden z braci opowiadał nam o tym wszystkim, jak to powstało i mówił, że mieli 162 wyjazdy. Dumy ze swoich wychowanków nie kryje dyrektor Brynickiej Szkoły Tomasz Gruszczyński, który był pomysłodawcą i założycielem Akademii Małego Strażaka wspólnie z naczelnikiem OSP w Brynicy Dariuszem Śliwą. Warto dodać, że zaledwie po kilkumiesięcznym przeszkoleniu mali druhowie z Brynicy okazali się być tak świetnie przygotowani, że zostali zaproszeni do wzięcia udziału w nagraniu spotu edukacyjnego, który już trafił do szkół województwa świętokrzyskiego. Mali strażacy z powodzeniem sami też uczą swoich rówieśników, jak ratować innych.